Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Donato Kariziego zatytułowanej W labiryncie. Przełożył Ksawery Malinowski. Czyta Andrzej Hausner. Rozdział pierwszy. Podczas gdy dla przeważającej części ludzkości poranek 23 lutego był taki sam jak wszystkie inne, dla Samanty Andretti mógł się stać początkiem najważniejszego dnia w jej młodym życiu. Tony Baretta powiedział, że chce z nią porozmawiać. Przez całą noc sam przekręcała się w łóżku, jakby naoglądała się horrorów. Próbowała domyślić się powodów, które skłoniły jednego z najładniejszych chłopaków w szkole i na całym świecie do tego, żeby właśnie ją poprosić o rozmowę na wiadomy temat. Wydarzenia te miały jednak początek w dniu poprzednim. Po pierwsze, nie skierował swojej prośby bezpośrednio do niej, a nawet nie wyraził jej osobiście. Wśród nastolatków pewne sprawy wymagają przestrzegania ścisłych reguł. Jasne, że inicjatywa wychodzi zawsze od zainteresowanego, ale potem następuje długa procedura. Tony wykorzystał w tym celu majka, chłopaka ze swojej paczki, a ten przekazał sprawę Tinie, koleżance Sam, która siedziała z nią w jednej ławce. Wreszcie Tina powiedziała o tym sam. Zdanie było proste i jasne, lecz w tajemniczym świecie gimnazjalistów mogło oznaczać wiele rzeczy. Tony Barretta chce z tobą pogadać, szepnęła jej do ucha na lekcji WF-u, podskakując przy tym z radości. Miała podniecony głos i błyszczące oczy, ponieważ prawdziwa przyjaciółka cieszy się z dobrych rzeczy, jakie ci się przytrafiają, tak jakby spotkały ją samą. Kto ci to powiedział? spytała natychmiast sam. Mike Levin zaczepił mnie, kiedy wracałam z toalety. Jeśli Mike zwrócił się z tym do Tiny, sprawa była poufna i taka powinna pozostać. Ale co on ci dokładnie powiedział? Zapytała sam, chcąc mieć pewność, że Tina dobrze zrozumiała słowa kolegi. Nikt w szkole nie zapomniał, co przydarzyło się tej biednej Ginie Dabraccio, od tamtego czasu nazywanej wdową, kiedy to pewien chłopak zapytał ją, czy ma już partnera na bal kończący rok szkolny, a ona wzięła jego zwykłą ciekawość za propozycję i wystrojona w długą, tiulową sukienkę w kolorze brzoskwiniowym czekała ze łzami w oczach na ducha. Powiedział mi, przekaż Samancie, że Tony chce z nią pogadać. Odparła Tina, powtarzając dosłownie to, co usłyszała od Majka. Gdy zabrały się do omawiania sprawy, Samanta kazała jej oczywiście powtarzać te słowa wiele razy, aby mieć pewność, że Tina niczego nie przekręciła lub może z obawy, że Paru głupków postanowiło wpuścić jej koleżankę w maliny tylko po to, by się z niej ponabijać. Sam nie została poinformowana, kiedy i gdzie miałaby się odbyć rozmowa z tonem, co było dodatkowym powodem jej frustracji. Wyobrażała sobie, że może do niej podejść w laboratorium chemicznym albo w bibliotece, albo za schodami do sali gimnastycznej, w której Tony Barretta trenował z drużyną koszykówki, a Samanta grała z koleżankami w siatkówkę. Należało wykluczyć godzinę przyjścia i wyjścia ze szkoły, oraz takie miejsca jak jadalnia i korytarze, ponieważ było tam za dużo ciekawskich oczu. Gdyby jednak dobrze pomyśleć, ten brak szczegółów był nie tylko torturą, ale stanowił też sedno sprawy. Sam nie potrafiłaby opisać dziwnego przechodzenia ze stanu euforii do głębokiego przygnębienia w jakie wprawiła ją ta zwykła prośba, ponieważ spotkanie mogło sprawić jej niespodziankę lub zawód, ale i tak czuła wdzięczność, tak wdzięczność za to, co właśnie przeżywała. Poza tym to coś przydarzyło się właśnie jej, Samancie Andretti i nikomu innemu. Jej matka myliła się, mówiąc, że pewne rzeczy, które zdarzają się w trzynastym roku życia, można bardziej docenić, gdy się dorośnie i spojrzy na nie z perspektywy czasu. Bo w tym momencie sam była zachwycona, że to szczęście spotyka właśnie ją i że nikt inny na świecie nie może go ani zrozumieć, ani przeżyć. I to sprawiło, że poczuła się uprzywilejowana. A może była biedną naiwniaczką, która miała się zderzyć z okrutną prawdą? W końcu tony Barretta znany był z tego, że przechwalał się swoim powodzeniem u dziewczyn. Faktem jest, że nigdy dotąd nie myślała o tonym. Przynajmniej w takim sensie. Głos natury zaczął już w tajemniczy sposób odzywać się w jej młodym ciele i przywykła do składania tej drobnej comiesięcznej ofiary, która miała jej towarzyszyć przez większą część życia, ale też do tej chwili nie była w stanie docenić pozytywnych skutków tej przemiany. Samancie nigdy dotychczas nie przyszło do głowy, że jest ładna. A może wiedziała o tym już wcześniej, ale nie uznała tego za rzecz godną uwagi? W rzeczywistości zaokrąglenia jej ciała, które zaciekawiały chłopców, były objawieniem również dla niej. Czyżby Tony też je zauważył? Czy chodziło mu właśnie o to, żeby włożyć rękę pod koszulkę lub nawet Jezu wybacz mi, sięgnąć niżej? Dlatego w tym wyjątkowym dniu, 23 lutego, gdy zmęczona bezsennością przyglądała się pierwszym blaskom świtu pojawiającym się na suficie jej pokoju, doszła do wniosku, że słowa, tonego Baretty, nie mogą być prawdziwe, że są jedynie owocem halucynacji. Albo prawdopodobnie myślała o tym za dużo i pośród meandrów gorączkowych fantazji, przydarzających się każdej nastolatce, jej myśli utraciły wiarygodność. Istniał tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć, czy nie została oszukana. W tym celu nie musiała zrobić nic innego, tylko podnieść zmęczone ciało z wilgotnego od potu łóżka, przygotować się i iść do szkoły. Tak więc, ignorując upomnienia matki, że zjadła za mało na śniadanie, o rany, nie miała siły oddychać, a co dopiero jeść, zarzuciła na ramiona plecak i pognała do drzwi żeby odważnie, ale także odrobinę zrezygnowana, wyjść na spotkanie z przeznaczeniem. Była za pięć ósma i ulice dzielnicy, w której mieszkała rodzina Andrettich, niemal świeciły pustkami. Ci, którzy mieli pracę, wyszli z domu dużo wcześniej, bezrobotni zajęci byli leczeniem w łóżku skutków przepicia z poprzedniego wieczoru. Starsi ludzie czekali na cieplejszą porę dnia, żeby wytknąć głowę z mieszkań, a uczniowie zwlekali do ostatniej minuty, aby wyjść do szkoły. Prawdę mówiąc, pora była nietypowa również dla sam. Miała ochotę wstąpić po drodze do Tiny, jak się jej to często zdarzało, ale potem pomyślała, że przyjaciółka prawdopodobnie nie jest jeszcze gotowa, a ona nie miałaby cierpliwości czekać, aż Tina skończy się szykować. Nie dzisiaj. Idąc chodnikiem z szarej kostki, Napotkała jedynie gońca szukającego adresu, pod który miał dostarczyć przesyłkę. Nawet go nie zauważyła, a i on rzucił tylko okiem na dziewczynkę, która cicho przeszła obok niego. Patrząc na nią, nikt nie domyśliłby się wypełniającej ją duchowej rozterki. Minęła zielony dom państwa Maciński, których zły czarny pies za każdym razem czaił się za płotem, żeby ją przestraszyć. Potem domek z ogródkiem... Kiedyś należał do pani Robinson, a teraz się rozpadał, ponieważ jej krewni nie potrafili dogadać się w sprawie spadku. Przeszła obok boiska do piłki nożnej za kościołem najświętszego miłosierdzia. W pobliżu znajdował się ogród z małym placem zabaw z huśtawkami i zjeżdżalnią. Rosła też wielka lipa, na której ojciec Edward zawieszał ulotki z informacjami o wydarzeniach parafialnych. Podczas gdy okolica pogrążona była w ciszy, w głębi opustoszałej ulicy widać już było szeroką aleję, na której panował gorączkowy ruch pojazdów jadących do centrum. Sam nie zwracała jednak na to wszystko najmniejszej uwagi. Widok, jaki miała przed oczami, przypominał ekran, na który jej wyobraźnia rzucała uśmiechniętą twarz tonego Baretty. Poruszała się bezwiednie, znając na pamięć trasę pokonywaną wcześniej setki razy. Mimo to, gdy przeszła połowę drogi do instytutu, w którym mieściła się szkoła, ogarnęły ją nagle wątpliwości, czy ubrała się odpowiednio na czekające ją spotkanie. Włożyła ulubione dżinsy z brylancikami na tylnych kieszeniach i małymi rozdarciami na wysokości kolan, białą koszulkę oraz o dwa numery za dużą czarną bomberkę, którą ojciec podarował jej po powrocie z ostatniej podróży służbowej. Prawdziwy problem stanowiły jednak cienie pod oczami, spowodowane długimi bezsennymi godzinami. Próbowała ukryć je pod warstwą pudru matki, ale nie była całkiem pewna, czy się jej to udało. Nie pozwalano jej robić makijażu, więc nie miała w tym doświadczenia. Zwolniła i zaczęła przyglądać się autom zaparkowanym na jezdni. Natychmiast odrzuciła szarego metalizowanego dodża i beżowe Volvo, ponieważ były zbyt brudne i nie spełniały jej oczekiwań. W końcu dostrzegła to, czego szukała. Po drugiej stronie ulicy stała biała furgonetka, której szyby lśniły jak lustro. Samantha przeszła na drugą stronę ulicy, żeby do niej podejść i się przejrzeć. Ale chociaż stwierdziła, że podkład całkiem dobrze ukrywa cienie pod oczami, nie od razu ruszyła dalej. Przez chwilę przyglądała się odbiciu swojej twarzy, okolonej kasztanowymi włosami, które uwielbiała. Zadała sobie pytanie, czy rzeczywiście jest wystarczająco ładna dla tonego, i spróbowała spojrzeć na siebie jego oczami. Co on we mnie zobaczył? Zastanawiając się nad tym, na chwilę przeniosła wzrok poza lustrzane odbicie. To niemożliwe, pomyślała, i przyjrzała się lepiej. W cieniu po drugiej stronie szyby dojrzała olbrzymiego królika, który przyglądał się jej bez ruchu. Mogłaby uciec coś jej mówiło, żeby zrobić to czym prędzej mimo to nie uciekła. Stała zahipnotyzowana tym spojrzeniem, które zdawało się wyłaniać z jakiejś otchłani. To nie dzieje się naprawdę pomyślała i nie przydarza się mnie. Powtórzyła sobie w duchu z typowym niedowierzaniem ofiar, które zamiast uciec przed swoim przeznaczeniem, w niewytłumaczalny sposób poddają się jego urokom. Przez długą chwilę dziewczynka i królik przyglądali się sobie, jakby obojga popychała wzajemna, chorobliwa ciekawość. Chwilę później drzwi furgonetki otworzyły się nagle, pozbawiając ją widoku odbicia twarzy. W momencie, gdy jej dziecięca buzia roztapiała się w nicości, nie dostrzegła nawet cienia strachu w swoich oczach, może tylko błysk zaskoczenia. Podczas gdy królik wciągał ją do swojej nory, Samancie nie przyszło nawet na myśl, że od tej chwili przez bardzo, bardzo długi czas nie będzie oglądać swojego odbicia.